Zapraszam Państwa do odwiedzenia wraz ze mną przepięknych polskich kurortów zrzeszonych w Polskiej Grupie Uzdrowisk. One przygotowały specjalnie dla osób po chorobie covidowej swoje programy rehabilitacyjne. Można podleczyć też inne schorzenia, zwiedzić piękne turystycznie miejscowości. Są to uzdrowiska kłodzkie, Cieplice, Świeradów-Zdrój oraz Połczyn-Zdrój. Zapraszam! Witam Państwa dzisiaj w Polanicy Zdroju. Odwiedzimy dzisiaj uzdrowisko wchodzące w skład uzdrowisk kłodzkich. Po mojej lewej stronie Wielka Pieniawa, jeden z najstarszych budynków, ma ponad 100 lat. To miejsce słynie z mikroklimatu, świeżego powietrza, pięknej przyrody, wód leczniczych oraz wspaniale przygotowanej bazy, która służy m.in. do rehabilitacji osób po przebytej chorobie covidowej. Poznamy dzisiaj lekarzy, fizjoterapeutów oraz porozmawiamy z kuracjuszami, którzy w tym miejscu dochodzą do zdrowia. Mam nadzieję, że docenią Państwo też walory przyrodnicze tego miejsca. Przedstawiam Państwu Panią Ninę Kisielewską, fizjoterapeutkę uzdrowisk kłodzkich. Pani Nino, jaka jest Pani rola w rehabilitacji pokovidowej pacjentów? A więc my tutaj skupiamy się na tym, wszyscy fizjoterapeuci, na oddechu, ponieważ pacjenci po chorobie mają bardzo duży problem z oddychaniem. Ten oddech jest bardzo płytki, więc mamy tutaj ćwiczenia oddechowe i na świeżym powietrzu, i na salach gimnastycznych, więc skupiamy się na tym. Skupiamy się na ćwiczeniu odkrztuszania prawidłowego kaszlu. Uczymy prawidłowo oddychać przeponą, ponieważ okazuje się, że mało kto wie, jak to robić prawidłowo. Oprócz tego mamy mnóstwo zajęć grupowych, indywidualnych, gdzie poprawiamy kondycję, wydolność fizyczną, która jest bardzo osłabiona po chorobie. Mamy również zajęcia na świeżym powietrzu z kijkami. Także uczymy chodzić z kijkami. Tutaj pacjenci mogą się troszeczkę zmęczyć, ale też chodzimy lekko po górkach, po płaskim terenie, w trakcie robimy ćwiczenia oddechowe, więc pacjenci bardzo szybko mogą nabrać kondycji i wracają powolutku do zdrowia. Przedstawiam Państwu dr Małgorzatę Olesińską-Olender, ordynator oddziału rehabilitacji kardiologicznej uzdrowisk kłodzkich. Pani doktor, co COVID zostawia w sercu pacjentów? COVID zostawia nie tylko w sercu, COVID zostawia w wielu układach i wielu narządach. Choroba COVID-19 jest schorzeniem wieloprofilowym, wielonarządowym i niestety uszkadza nam wiele narządów, czyli uszkadza nie tylko układ krążenia, uszkadza układ oddechowy, uszkadza bardzo często układ nerwowy, centralny układ nerwowy, czyli nasz mózg, czyli nasz komputer, który zawiaduje całym organizmem, ale też uszkadza niestety naszą psychikę, tak? Czyli to, jak my się czujemy psychicznie, czy jesteśmy w stanie udźwignąć fakt przejścia tak ciężkiej choroby i czy radzimy sobie po przejściu tej choroby z własnym życiem, ze sobą samym. Zapraszamy pacjentów naszych na rehabilitację pokovidową. Jest to nowy produkt, nazwijmy to tak, medyczny, który możemy tym pacjentom zaoferować i jest to bardzo ważna część leczenia takich pacjentów. To, co możemy tutaj zaoferować, to jest taki kompleksowy program, w którym układamy dla pacjenta indywidualnie zakres ćwiczeń różnego rodzaju, plus możliwości również konsultacji z psychologiem, działań takich na tą sferę właśnie neurologiczną, psychologiczną. I to wszystko ma służyć temu, żeby ten pacjent przy naszej pomocy dźwignął się z tej choroby. Czyli usiłujemy rozeznać jakby, jaki problem u pacjenta dominuje. Czy to dominują problemy stricte oddechowe, czy to są problemy krążeniowe, czy to jest problem z narządem ruchu, ale wynikający jakby ze słabości tych mięśni po takiej chorobie, z tego unieruchomienia, czy też do tego wszystkiego jeszcze dokłada się problem natury psychicznej. Przy obiedzie spotkaliśmy Panią Irenę z Jastrzębia-Zdroju. Tak. Pani Irenę, jest Pani tutaj już tydzień, także może Pani coś powiedzieć o tym miejscu? Miejsce bardzo ładne, polecam. Sam obiekt jest godny zaufania. Poleciłabym wszystkim kuracjuszom, bo i wszystkie zabiegi są w zasadzie, są wszystkie, i kuchnia wspaniała, i obsługa, i terapeuci, i nie mam w zasadzie żadnych zastrzeżeń. Polecam.
tak naprawdę polecam. Sprawdzałam wcześniej opinię tego obiektu i też ma bardzo dobre, także ja jestem zadowolona. Jestem co prawda tydzień, ale już po tych kilku zabiegach, które tutaj przecież w Bólowych miałam, to ja już czuję poprawę, nie? Plus te spacery po tym pięknym parku, gdzie no jakiś ruch jest, nie? No to człowiek nie siedzi, jest pogoda, jest gdzie chodzisz po prostu, nie? Korzystać. Rozmawiam z panią Agatą Babińską-Kundzicz, kierownik działu marketingu i sprzedaży uzdrowisk kłodzkich. Pani Agato, czy duże jest zainteresowanie wśród kuracjuszy właśnie tą ofertą po-covidową? Tak, jeżeli chodzi o rehabilitację po-covidową, zarówno tą pełnopłatną, komercyjną, jak i refundowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jest olbrzymie zainteresowanie. Jeżeli chodzi o miejsca, to rzeczywiście zaczyna nam już brakować tych miejsc, a jeżeli chodzi o sam sposób uzyskania skierowania, to myślę, że nie, bo wystarczy skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu na taką rehabilitację i wtedy można do nas zadzwonić, umawiamy pierwsze wolne terminy. Takie pobyty w Polanicy pełnopłatne zaczynają się już od 1600 zł. Za jeden tydzień, tak? Tak, tak. Mamy za 8 dni pani? Tak, 8 dni, 7 noclegów, ale oczywiście jest możliwość przedłużenia do 2-3 tygodni takiej oferty pełnopłatnej również. Zobaczyliśmy to miejsce, poznaliśmy osoby tutaj pracujące. Zarówno kadry, jak i oferta są na najwyższym poziomie. Mam nadzieję, że rozważą Państwo Polanicę Zdrój i spotkamy się tutaj kiedyś. Dziękuję, do zobaczenia.